Pacjenci z chorobą Fabry'ego często mówią, że właściwie nie przypominają sobie żadnego dnia, żeby nie czuli żadnego bólu. Szczególnie dotyczy to młodych mężczyzn. Pacjenci często określają te bóle jako bóle piekące, palące od środka, albo wręcz mają takie uczucie, jakby, jak to cytuję, krew im się gotowała w żyłach, bo rzeczywiście poprzez zbyt małe pocenie się, albo w ogóle brak tej funkcji pocenia się, organizm nie schładza się. Jeżeli przychodzi pacjent z rozpoznaną chorobą Fabry'ego i widać, że rozpoznanie jest pewne, niebudzące wątpliwości, no to wówczas niestety trzeba powiedzieć pacjentowi, że nie mamy możliwości rozpoczęcia terapii enzymatycznej. Nie udało się uzyskać refundacji tego leczenia. Jest to leczenie bardzo drogie, jak wszystkie enzymatyczne terapie, i tu jest z tym zdecydowany problem. Aktualnie, jeżeli jest rozpoznanie, to my nie mamy możliwości leczenia pacjenta. Niestety, zwłaszcza w wieku takim już na kilkunastu lat, czy w wieku dorosłym, to są objawy, które mogą bezpośrednio zagrażać życiu, i pacjenci niestety najczęściej umierają w czwartej, piątej dekadzie życia. Postępująca niewydolność nerek, aż do schyłkowej niewydolności nerek, prowadzi do zgonu. To jest najczęstsza przyczyna zgonu pacjentów z chorobą Fabry'ego nieleczonych, ale również udary. Takie udary często kilkakrotnie pacjenci mają, albo te przemijające niedokrwienia mózgu, które są elementem właśnie obrazu klinicznego choroby Fabry'ego w tym wieku dorosłym. Też zawał serca. W tym momencie mamy taką sytuację, że większość naszych ościennych krajów w zakresie Unii Europejskiej, także takich jak Czechy, czy Słowacja, czy Rosja, ma program leczenia chorych z chorobą Fabry'ego, bo tych pacjentów przecież nie jest już aż tak wiele, szczególnie jeśli chodzi o ten klasyczny wariant typowej choroby Fabry'ego. No my takiej możliwości na ten moment nie mamy. I proszę sobie wyobrazić taką sytuację, bardzo rzeczywistą. Mama ma syna, małe dziecko, 10-letnie z chorobą Fabry'ego, którego w Polsce leczyć nie możemy, podczas kiedy wszyscy jego kuzyni w części rodziny mieszkającej w Niemczech takie leczenie dostają już od kilku lat. Proszę sobie wyobrazić, jak ta matka się czuje, jak się czuje też lekarz, który prowadzi to dziecko w sensie objawów choroby.